przyszedł już grudzień, tak też czas na zestawienia filmów z tego i przyszłego roku. Na pierwszy ogień idzie lista filmów superbohaterskich, które trafią do kin w ciągu następnych 12 miesięcy. No a przynajmniej takie są założenia na ten moment, bo kilka z tych filmów miało pojawić się w tym roku, a kilka już kilka lat temu. I nie mówię tutaj o 17 częściach Awatara. Dobra, także już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania listy filmów superbohaterskich, które swoją premierę mają w przyszłym roku. Prawdopodobnie. Birds of Prey, czyli film, w którym w głównej roli zobaczymy Margot Robbie jako Harley Quinn i wbrew pozorom nie będzie to Harley, jaką poznaliśmy w Suicide Squadzie. Film spotkał się z całą masą krytyki, no i ciężko się tutaj nie zgodzić, że po prostu wiele rzeczy tutaj nie zagrało. Tak jak na przykład, powiedzmy, fabuła. Co jednak było tutaj jak najbardziej trafione, to dobór aktorów, tak też na szczęście ten element nie został w całości porzucony. I w 2021 roku zobaczymy reboot Suicide Squadu z częścią poprzedniej obsady, a teraz zobaczymy Birds of Prey. Gdzie to Harley oprócz prezentowania się ładnie na ekranie ma dostać też ciekawą historię, charakter i nieco zmieniony design. Oprócz tego u jej boku zobaczymy także ekipę bohaterek, które zawalczą razem we wspólnej sprawie. Całość ma otrzymać kategorię wiekową R, co staje się powoli nieodłączną częścią filmów od DC, które swoją drogą po wielu mocnych upadkach zdaje się w końcu wstawać z kolan. Bo przecież Wonder Woman, Aquaman, Shazam czy w końcu Joker okazały się sukcesami zarówno jeżeli chodzi o zarobki, jak i opinie wśród widzów. Czy Birds of Prey dołączy do tego pasma sukcesów? O tym przekonamy się 7 lutego 2020 roku w kinach. Bloodshot. Film, do którego właściwie całkiem niedawno dostaliśmy trailer, czego niestety nie mogę powiedzieć o wszystkich filmach w dzisiejszym odcinku. No ale nic, będziemy musieli chyba po prostu jakoś improwizować. W głównej tytułowej roli zobaczymy tutaj Vina Diesla, który na chwilę zrobił sobie przerwę od serii Szybkich i Wściekłych, aby zostać wściekłym Bloodshotem. A konkretnie Rayem Garrisonem, żołnierzem, który zginął podczas jednej z akcji. Oczywiście nie jest to koniec, bo film byłby niesamowicie krótki. Został on przywrócony do życia przez jedną z korporacji, która zmieniła go w super człowieka. To wszystko za sprawą wtłoczonej do jego żył nanotechnologii, dzięki której jest właściwie nieśmiertelny. Nie jest to jednak takie piękne, jak mogłoby się wydawać, bo razem z otrzymaniem drugiej szansy stał się też niewolnikiem samej korporacji, która przejęła kontrolę zarówno nad jego życiem, jak i organizmem, kasując i przerabiając dowolnie jego wspomnienia, sterując tym samym jego zachowaniem. A co można powiedzieć o samym zwiastunie? Mamy tutaj kilka ładnych, kolorystycznie przemyślanych scen, kilka scen z brzydkim CGI i kilka z Vinem Dieslem, który wygląda jak Vin Diesel. Jest to z pewnością jedna z bardziej niepewnych i nieprzewidywalnych pozycji w dzisiejszym odcinku, także tym bardziej chętnie wybiorę się na to do kina. I sprawdzę, jak im to wszystko wyszło. A będzie to możliwe 21 lutego 2020 roku. Nowi Mutanci. No i właściwie nie wiem, czy tacy nowi, bo film ma idealne predyspozycje do tego, żeby pojawiać się w takim odcinku raz do roku. Bo jest to film, którego premiera jest przekładana od 2018 albo nawet 2017 roku. I mamy tutaj podobną sytuację jak w przypadku Suicide Squadu. W obu przypadkach zwiastuny spotkały się z mega dobrym przyjęciem i można powiedzieć, że właściwie zbyt dobrym. Bo jak się później okazało, różniły się one od filmu, który miał trafić do kin. A skoro zwiastun zebrał pozytywne opinie, no to wypadałoby, żeby film nie tylko powtórzył ten sukces, ale też był faktycznie tym filmem, na który zostali zachęceni widzowie. W przypadku Suicide Squadu skończyło się na tym, że dostaliśmy kilka różnych filmów, zlepionych niekoniecznie celnie w jedną produkcję. A tutaj twórcy chcieli dorównać oczekiwaniom widzów, którzy liczyli po zwiastunie na sensowny, pełnoprawny, superbohaterski horror. Którym z założenia New Mutants chyba nie było. Doszło do dokrętek, później kolejnych dokrętek, w trakcie dodano zupełnie nową postać do scenariusza, co zmusiło ekipę do kolejnych zmian, w wyniku czego premiera była przekładana właściwie bez końca. I nie wiem teraz, w jaki sposób oni w ogóle planują wydać ten film. No bo wyobraźcie sobie, że jeżeli nie nakręcili go od nowa, a wątpię, aby tak zrobili przy tak ogromnych stratach, jeszcze przed wypuszczeniem filmu, to mamy tutaj dla przykładu Maisie Williams, u której różnica wieku między pierwszymi scenami a ostatnimi dokrętkami wynosi jakieś 3-4 lata. Więc raczej wyglądałoby to nieco dziwnie. Ale nie wiem, liczę na to, że przez te kilka lat twórcy zebrali jakoś to wszystko do kupy i dostaniemy coś innego, ciekawego i co ważniejsze spójnego.
bo z chęcią zobaczyłbym film, który klimatem i wykonaniem odpowiadałby właśnie tym zwiastunom, które trafiły do sieci te 2 lata temu. Ostatecznie premiera na ten moment to 3 kwietnia 2020 roku. Czekacie? Black Widow. Film, na który przez wiele, wiele lat czekała cała masa fanów, a kiedy ma już dojść do premiery, to nie wiem, czy ten zapał gdzieś przypadkiem nie uciekł. Może w dużej mierze jest to efekt tego, w jaki sposób potoczył się wątek tej postaci w poprzednich filmach Marvela, albo tego, że będzie to prequel, co zniechęciło część widzów. Albo tak naprawdę tylko mi się wydaje i wszyscy nadal czekają na ten film z niecierpliwością. Dajcie mi znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Ja jakoś specjalnie nie wyczekuję tej premiery i myślę, że w dzisiejszej liście znalazło się dużo ciekawszych pozycji. Ale i tak oczywiście chętnie sprawdzę film w kinie. Kto wie, może będą tu jakieś nieoczekiwane, gościnne występy innych postaci? Robert Downey Jr. No i w końcu zobaczymy tutaj Hoppera, także chociażby dlatego warto śmignąć na to do kina. W roli głównej zobaczymy tutaj oczywiście Scarlett Johansson i według doniesień zobaczymy tutaj wydarzenia z przeszłości naszej bohaterki, których nie widzieliśmy dotychczas w MCU. O tym, czy film w jakim stopniu dorówna pozostałym w uniwersum, przekonamy się 1 maja w polskich kinach. Wonder Woman 1984. Będzie to kontynuacja części pierwszej, która tym razem przeniesie się do roku 1984. No, czyli streściłem Wam ładnie to, co było już w tytule, a co jeszcze wiemy? Za film po raz kolejny odpowiada Patty Jenkins, a w rolę główną oczywiście wcieli się ponownie Gal Gadot. Chodzą pogłoski o pierwszym teaserze czy też trailerze w grudniu, ale nie są one jeszcze potwierdzone. Jak tylko zacznie się sezon na zwiastuny, filmy superbohaterskie i seriale Marvela, możecie się spodziewać powrotu analiz, które zawsze chętnie oglądaliście na kanale. No może poza zwiastunem Black Widow, gdzie właściwie tak naprawdę mało się dzieje. I co ja mogę tutaj więcej dodać? Chyba tylko to, że podobała mi się część pierwsza, mimo tego, że był to okres, w którym na filmy DC chodziło się raczej bez optymistycznego nastawienia. No i mam nadzieję, że tutaj w przeciwieństwie do części pierwszej twórcy nieco dłużej pomyślą nad zakończeniem, bo ostatnie 20 minut filmu mogłoby zostać kompletnie wywalone i film tylko by na tym zyskał. Bo to wyglądało tak, jakby wszystko pięknie, ładnie szło na planie, aż w pewnym momencie pod koniec przyszło studio, rozejrzało się i powiedziało: zaraz, zaraz, przecież to jest film superbohaterski, gdzie są wybuchy, lasery, gdzie jest Ares rzucający betonem po całej planecie, nie wiadomo. No, także jak teraz obędzie się bez tego, albo zostanie to dobrze zrobione, powinno być jak najbardziej spoko. A premiera wypada 5 czerwca 2020 roku. Morbius, czyli film, o którym wiadomo właściwie najmniej, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie. Wiadomo jednak, że w tytułową rolę wcieli się Jared Leto, który ponownie próbuje sił w filmach superhero. A kim jest Morbius? W komiksach Marvela był on noblistą w dziedzinie biochemii. Z czasem odkrył, że umiera na rzadką chorobę powodującą rozpuszczanie się komórek krwi. Ale dobra, dobra, część z Was może teraz jeść obiad czy też śniadanie, także może to tyle, jeżeli chodzi o choroby. Ostatecznie rozpoczął pracę nad wynalezieniem lekarstwa, co finalnie poprzez eksperymenty na samym sobie doprowadziło do zmian w jego ciele. Przeistoczył się on w postać, którą można raczej bez problemu nazwać wampirem, z którym starał się wewnętrznie walczyć, ale za każdym razem jego nowe instynkty były górą. Co ciekawe, zdarzyło mu się nawet walczyć ze Spider-Manem i kto wie, czy nie zobaczymy tego kiedyś w wydaniu filmowym, gdyby deal pomiędzy Sony a Disneyem rozszerzył się o nowe możliwości. Co wcale nie jest takie wykluczone. Będzie to kolejny film wchodzący w skład Sony Universe of Marvel Characters, czyli w skrócie SUMS. I z tego co widzę, wzięli tutaj przykład z SHIELD, bo te nazwy stają się coraz dziwniejsze. Nie zmienia to jednak faktu, że z sukcesem Venoma i kolejnymi filmami w kolejce tworzy nam się nieco odrębne komiksowe uniwersum, które finalnie może ewoluować w niespodziewanych kierunkach. Premiera Morbiusa na ten moment planowana jest na 31 czerwca 2020 roku. Venom 2. Prawdopodobnie, bo nie znamy jeszcze oficjalnego tytułu. Za reżyserię wziął się tutaj mistrz technologii motion capture Andy Serkis. W roli głównej ponownie pojawi się Tom Hardy, a jego przeciwnikiem prawdopodobnie będzie Woody Harrelson, który wcieli się w Kletusa Cassidy, co zostało nam już poniekąd zatizowane pod koniec części pierwszej. Co jest dla mnie tutaj niekoniecznie pozytywną wiadomością, to to, że scenariusz pochodzi od scenarzystki 50 twarzy Greya.
No ale wierzę, że ekipa da z siebie wszystko i seria nadal będzie odnosiła sukcesy. W końcu, jeżeli nawet film nie będzie jakiś niesamowity, to zostaje nam jeszcze Tom Hardy i Woody Harrelson, także nie będzie tragedii. Pierwsza część Venoma też padła ofiarą ingerencji studia w produkcję, która początkowo miała być horrorem, a później filmem PG-13. Tak też dostaliśmy w kinie coś, co leży pomiędzy, co niekoniecznie wpłynęło pozytywnie na całość. Miejmy nadzieję, że teraz obędzie się bez problemów, a jak wypadnie druga część, dowiemy się już 1 października 2020 roku. I superbohaterski rok kończymy boską produkcją Marvela, Eternals. Boską, bo film skupi się właśnie na bogach, którzy po raz pierwszy z komiksów trafią na kinowy ekran. Zobaczymy tutaj jednak znane twarze i aktorów, takich jak Angelina Jolie, Richard Madden czy Jon Snow. To znaczy Kit Harington, który wcieli się tutaj w Black Knighta. Tak, dla odmiany. Szczegóły produkcji są trzymane w tajemnicy, ale z pewnością wprowadzi ona sporo nowości, jeżeli chodzi o całą mitologię uniwersum Marvela, masę nowych postaci i wątków, które będzie można poszerzać w kolejnych filmach. No i to by było chyba na tyle, mam nadzieję, że nie zapomniałem o żadnym tytule. Nie zatrzymuję Was już dłużej, dajcie mi teraz znać w komentarzach, na który film z dzisiaj wymienionych czekacie najbardziej i dlaczego akurat ten. Pamiętajcie też, żeby zostawić po sobie ocenę, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu na kanale. Zapraszam Was też na Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie na dole. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.